7 czerwca tego roku mija 15. rocznica referendum, w którym Polacy powiedzieli tak Unii Europejskiej. Wśród nich było 27 695 mieszkańców Leszna. Wczoraj radni zakończyli ubiegłotygodniową sesję Rady Miejskiej Leszna, która została przerwana po bezprecedensowej kłótni o rondo w Zaborowie. Mamy dwa ronda, Romana Dmowskiego i Zaborowo. Tysiące polskich żołnierzy bierze udział w działaniach wojennych poza granicami naszego kraju. Choć oficjalnie mówi się, że to misje wojskowe, żołnierze giną, odnoszą rany fizyczne i psychiczne. Święto weterana powinno zwrócić uwagę na ich los. Nagrodzono laureatów miejskiego konkursu matematycznego. Po raz pierwszy wystartowali w nim także uczniowie klas siódmych. Przedszkole miejskie nr 19 działa od 1987 roku. W tym roku otrzymało swoje oficjalne imię – Leśna Kraina. Po raz ósmy odbył się konkurs chemiczny szkół miasta Leszna i rejonu leszczyńskiego. 25. jubileuszowe biegi uliczne Śmigla przyciągnęły na linię startową ponad 300 uczestników, głównie dzieci i młodzież. W Śmiglu będzie taniej, mieszkańcy zapłacą mniej za wodę i ścieki. W najbliższą sobotę w inkubatorze przedsiębiorczości przy ulicy Geodetów 1 w godzinach od 10 do 18 odbędzie się trzeci leszczyński piknik naukowy. W sobotę na parkingu Komendy Miejskiej Policji na ulicy Korcza w Lesznie będzie można za darmo oznakować rower w godzinach od 10 do 14. Politycy PiS Zbigniew Kuźmiuk i Jan Dziedziczak odwiedzą 9 czerwca w sobotę Rawicz i Gostyń.